Pan Bóg powiedział do mnie dzisiaj przez Artura, że jestem nie do zatrzymania i żebym z odwagą patrzyła na wszystkie mury. I w ogóle zobaczyłam takiego potężnego Boga, takiego naprawdę mega potężnego i takie malutkie mury. I zrozumiałam, że po prostu wystarczy, że będę córką i że wskoczę mu na ręce, a on jednym pstryknięciem ręki rozwali te mury. Amen. Wielki Bóg. Bóg nigdy nie powiedział, żebyśmy opowiadali Mu o swoich problemach. Żebyśmy mówili, jakie mamy wielkie problemy. Bóg zawsze nas zachęca, żebyśmy mówili problemom o wielkim Bogu. Mówimy do problemów o Bogu, a nie do Boga o problemach. To rozróżnia religię od relacji. Rozumiecie? Bogu nie trzeba opowiadać o swoich problemach. Trzeba problemom zacząć mówić o Bogu. Jezus powiedział, kto by rzekł tej górze, a nie kto by przyszedł do mnie i powiedział, że ma górę przed sobą. On tego nie uczył. On od początku z nas tworzył współwładców. Rozumiecie? Kto ma słowo od Boga jeszcze? Przyjdź, powiedz, podziel się.